Witam wszystkich serdecznie. Dziś znajdujemy się w porcie Royal na Zatoce Tracz od strony Kisajna w firmie na czarter i będziemy Wam przedstawiać jacht Antila 33. Jest to bardzo duży jacht, jedna z większych jednostek na Mazurach. Posiada 33 stopy, czyli 10 metrów długości, 3,25 szerokości oraz około 49 metrów kwadratowych żagla. Dzięki temu jacht zachowuje bardzo dobre właściwości nautyczne na jeziorze. Jacht sobie radzi zarówno w słabo wiatrowych warunkach oraz w silno wiatrowych warunkach. Jest on bardzo przestronny, posiada dwa koła sterowe, niezależne od siebie. Czyli niezależnie, którym kołem sterujemy, ster będzie się przekręcał zawsze w tej samej pozycji. Posiada on wygodne trzy kabiny zamykane oraz messę rozkładaną, dzięki czemu możemy pomieścić aż 10 osób. Charakteryzuje on się bardzo dobrym wyposażeniem, czyli silnikiem diesla. Takimi rzeczami jak kabestan elektryczny, dzięki któremu możemy stawiać masz do góry oraz wyciągać inne liny takie jak miecz bądź V-grota. Bojlerem z ciepłą wodą, kostkarką do lodu oraz kuchenkę ze szkłem żaroodpornym. Toaletę do wyposażoną w pompę odciągającą wodę, dzięki czemu możemy wziąć prysznic wewnątrz oraz toaletę ze zbiornikiem około 80 litrów. Na dole widzimy centralkę od silnika diesla. Z lewej strony jest zegar, który pokazuje nam obroty silnika oraz kontrolki, które mogą nas niepokoić podczas żeglugi. Wyżej mamy echosondę Raymarina. Jest to echosonda połączona razem z mapami, dzięki którym możemy wyznaczyć sobie bezpieczną żeglugę. Z prawej strony jest joystick do steru strumieniowego, który odpalamy dolnym guzikiem dwa razy klikając i wtedy aktywują nam się dwa górne guziki, dzięki którym sterujemy. Sterem nie możemy pracować dłużej niż około 5 sekund na stronę.